Witam serdecznie! Dzisiaj pokażę Wam kilka rzeczy, jakie udało mi się znaleźć w Lumpeksie. Jeżeli jesteś tu po raz pierwszy, zachęcam do subskrybowania mojego kanału i wciśnięcia łapki w górę, jeżeli film Ci się podobał. A ja przechodzę od razu do rzeczy. Będą to rzeczy w neutralnych odcieniach oraz dwie torebki. Pierwszą rzeczą jest przepiękna koszula z długim rękawem, zapinana na guziczki. Spójrzcie na te guziki, jak przepięknie się mienią. Taka koszula idealnie sprawdzi się na jakieś spotkania biznesowe do czarnych, eleganckich spodni. Druga rzecz to również biała koszula ze świetnym składem, ponieważ wykonana jest w 100% z lnu, zapinana na guziczki. Posiada delikatne dwie kieszonki. Kolejnymi rzeczami będą trzy krótkie bluzki. Pierwsza bluzka ma kolor takiej butelkowej zieleni. Posiada guziczki oraz cała jest w takie prążki. Bardzo lubię ten kolor, ponieważ uważam, że pasuje do mnie i do moich zielonych oczu. Druga bluzka jest biała, bardzo klasyczna, z krótkim rękawem. Posiada dekolt z literem V. Takie proste bluzki najbardziej lubię, ponieważ pasują do wszystkiego. Ostatnia bluzka jest bardziej kremowa, na takich grubych ramionczkach. Cała pokryta jest taką koronką. Kolejną rzeczą jest bardzo delikatna, krótka sukienka w kolorze czarnym na ramionczkach. Jej dekolt jest lekko pomarszczony, co powoduje, że ta sukienka nie jest taka zwyczajna. Zostały mi już ostatnie dwie rzeczy, są to torebki. Pierwsza torebka jest czarna, bardzo klasyczna, w stylu vintage. Idealnie sprawdzi się do eleganckiej stylizacji, a także do t-shirtu i jeansów z wysokim stanem. Natomiast druga torebka jest kremowa, bardzo pojemna, będzie idealna na plażę czy zakupy. I to już wszystkie rzeczy, jakie dla Was przygotowałam. Napiszcie w komentarzu, która rzecz najbardziej się Wam podoba. Napiszcie również, co fajnego udało się Wam kupić w Lumpeksie. Jestem bardzo ciekawa. Widzimy się już za tydzień w niedzielę. Bajo!